Siema, z tej strony Bloody Size. To jest kolejny odcinek z Now Hiring. Przechodzimy dzisiaj drugą noc i się nie mogę doczekać. Nie, proszę, nie. Idę stąd. Przechodzimy drugą noc. Jak widzicie, nagrywam wieczorem, ale kamera mi laguje. Zawsze mi w nocy kamera laguje. To nie było dźwięków? Chyba nie. Very scary. Man, I don't like this. I have bad feeling about this. Mnie ta gra tak straszy. Ja się boję strasznie tej gry. Bo ja nie znam. Tak będzie lepiej. Raczej nic tutaj nie będzie. Ta kukiełka mnie tak straszy. Ja się jej boję. Ja nie lubię. Po prostu zacznijmy już to. Zacznijmy to. Nagrywa się. Ghosts aren't real. Yes. Nie mów, że tu będą... Nie. Tu będą straszaki jakieś. Alright. Let's get right into the news. I heard the power went out yesterday. Don't worry, it wasn't anything you did. Something must have turned it off. You'd be surprised, but frankly, crazier things have happened. Well, regardless, I'm not going to stick around for as long as... Oh, damn. Remember the attractions I mentioned yesterday? The ones on stage? Yeah, they might be a bit of a problem. Yeah. I don't know why, but sometimes they activate during the night. They don't really have an off switch. They're actually surprisingly complicated, despite their simple demeanor. Of course, Anna didn't know the inner workings of this stuff. None of us do. But they can do a lot more than advertise. If they begin to move around, just, don't be concerned, I guess. If they somehow stumble their way to your office, just close your doors until they leave. You can use your flashlight to check if they're there. Foxy is actually located right next to your office. Right, you may make it there faster than you'd expect. You know that row of buttons we gave you? We actually wired that first button up to his curtain. Yeah, I know. We used one of your buttons. But it was necessary in this case. If he peeks out of his curtain, wind it back closed with that button. He's now prone to going back to places he's already been. So once he's out, he's out. Apart from that, though, everything should be fine. Well, I'll leave you to the action of the night. Don't leave me, please. All right, gotta go. You got it. Bye. I don't. I have bad feeling about this. Jezus. Jezus Maria. This game is fucking scary as fuck. Ja... Najgorsze, najstraszniejsze... Niedobre. Najstraszniejsze jest to, że... That was fucking scary. Skąd on się to wziął? Ale what the hell? Skąd on się to wziął? Pick it up. Ale nie, naprawdę. How the fuck? Ej, to te jumpscary nie są aż takie straszne. O nie, twórca to zobaczy i zrobi jeszcze coś, jeszcze jakieś gorsze. O nie, ja się... Nie. No. Mr. Developer, don't
make it worse. Shit. No. Ej, naprawdę ta gra jest mega straszna. Ja się czuję tutaj, jakbym nagrywał SCP. Czyli zesrany. Tutaj jest Foxy chyba, więc trzeba tutaj patrzeć. Nie, to jest Foxy. Nie, tu wychodzą ci. Dobra, to tutaj jest Foxy. No tylko, że on tutaj był. Jak tam pod drzwiami. Uwielbiam to. Ja szukam tych kaset, ale... Bo ja tak trochę nie zrozumiałem. Nie wiem, czy to one mają być tutaj, na kamerach, czy gdzie? Czy może tutaj? Czy może wtedy, kiedy ja tam właśnie... Czyli tutaj. And don't do that again, please. Przychodzi. Fuck. What is this? He's out. You know what the hell? What is this? Co to jest? I mean... What the shit? The hell? Czemu mam nagrać 40 FPS-ów na nagraniu? What? Nie. No what the hell? O co chodzi? Co ja mam zrobić? Man. Wy tego nie widzicie na kamerze. What the fuck? Wiedziałem, że coś tam jest. Wiedziałem, że kiedyś coś tam się pojawi. Reported screams from behind the pirate cove. Nie, czy będą jakieś krzyki? Proszę. Nie chcę już cierpieć. Dziękuję, kochana gra. Ja wszystkim pokazuję ten moment. What the shit. Jak wy to oglądacie, to wiedzcie. Jezus, znowu się wystraszyłem. Jezus Maria, ej, to jest creepy as fuck za pierwszym razem, ale... Tam się klika w ogóle i tam pojawia się. To jednak nie jest takie straszne, tylko ja po prostu się jestem słaby. Man. Czyli on teraz przyjdzie? Zaraz? On zaraz przyjdzie? Menu scary. Fucking. Maybe? Nie ma go. There is no Foxy. Czyli wiem, że muszę na niego... What?
Jak ja mam pokonać tego Foxy'ego? Jak ja mam pokonać tego Foxy'ego? You're so fucking scary, I don't like this place, fuck you, man. Czyli patrz, czyli teraz jak tu klikam... What the hell? Żulgienek, czy coś. Zbychu. Och, man. I think of floor, on pre-shift or and post-shift. Czyli przed zmianą i po zmianie, tak? Section. Czyli na podłogach tutaj, jak jestem tu. Czyli muszę oglądać się za... Tu jest klucz. Backstage. O! To jest pre-shift. Czyli mam teraz klucz jakiś. Czyli mogę coś zrobić, ale nie wiem co. What can I do? Pre-shift. Czyli tutaj gdzieś powinna być kaseta. Ale chyba nie w tej nocy. Czy tutaj mogę wejść? Mam 0 digits. I have digits. I have big dick in my pants. Czyli tutaj no. Ale coś już mam. Coś już zaczynam powoli ogarniać. Czyli chyba nie w tej nocy. W sensie nie w tym miejscu. Albo po prostu... A do backstage znowu poszedłem. Czyli tutaj nie. Czyli zobaczę po nas po tej nocy. Mike Halus inna. Nie wiem jak to przeczytać, nie umiem angielski. Czyli nie. Czyli tutaj nie. Chyba, że tutaj. No zobaczę. Nie, tutaj nie. Czyli po prostu tak. Ale cały czas nie wiem jak pokonać, jak przed tym Foxym się schować. Czyli po prostu jak będzie druga AM, zamknę drzwi. Bo naprawdę nie wiem jakie mam pokonać Foxy'ego. Nie, bo tutaj mieszka nie mogę sterować. Nie. Tutaj jest offline, tutaj jest backstage, a tu nic nie widać. Ale naprawdę nie wiem, jakie mam Foxy'ego pokonać. To jest kuchnia? Ej, ale co jest? Tak na mnie naprawdę nie po kolei. Nagrywa się w sześcioteńką. Co to jest w ogóle? O co z tym chodzi? Się znowu wystraszyłem. Bye bye. Bye bye. What the fuck? Nie wiem co to jest. Zamknę te drzwi. O co tam chodzi? Ja wiem. Frytiego nie ma! No to nie ma. Where is my lover? Where is my lover? Goodbye, my lover.
O co z tym chodzi? Zamknę te drzwi. Co to jest za dźwięk? Naprawdę nie wiem. Skończył się. Nie, jest. What the hell? Nie wiem. To mnie niepokoi. Tutaj patrzę na Foxiego. Właśnie zauważyłem, że Foxiego nie ma. Więc może zamknę te drzwi. Tak. Tutaj on jest, czy gdzie? I don't know. Ale już trwałem do 16:00. Nie ma. So that shit. What? Kurde jest cicha. LOL. Nie wiem, ja tak będę robił, bo ja naprawdę nie wiem, jakie mam Foxiego pokonać. Zostało mi 20% baterii, a on sobie idzie. Bo tutaj na przykład nie widać, co on jest. Nie wiem. Idę kynę. I don't know. IDK. Czy on tutaj coś robi? Nie wiem. Ja tu muszę patrzeć na tego Foxiego. Nie znam się na grze kompletnie. Zostało 3%. Jest. Jest. Man. I did it. Love you, y'all. I czy tutaj coś będzie? Post shift. Czy tutaj coś jest? Bo to było, że na podłodze on jest, ale... Post shift and coś tam shift. I w tym momencie zacięło mi się nagrywanie dźwięku. No, Audacity przestał mi nagrywać dźwięk, więc od tego momentu już nie ma dźwięku mojego mikrofonu. Jedynie co mogę powiedzieć to, że zdobyłem coś takiego jak Arcade. I tam była taka minigierka. No i ja ją zacząłem, ale... No ją zacząłem po prostu. No i tam był jakieś coś, no ja podszedłem do tego... Skończyła się minigra, ja się bałem. Koniec odcinka. Nawet nie znalazłem żadnego tego kasety VHS. No i w sumie to wszystko. Tyle straciliście. No. No i dziękuję za obejrzenie. Na razie, pa!